Siemanko, jestem Lucek, a to jest Spin Tires, moi drodzy. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Jesteśmy w czarnej dupie, dlatego że szukamy pojazdu, który ma nadwozie z plandeką. I trzeba odkryć całą mapę. Ja nie wiem, czy na tej mapie to będzie, naprawdę, ale powinno być, żeby odblokować warsztat, na którym będę mógł zainstalować sobie do mojej Tatry, czy jakiegoś innego samochodu transportowego, możliwość przewożenia drewna, czyli po prostu jakąś naczepę, przyczepę, cokolwiek. Moi drodzy, jeśli podobają wam się odcinki ze Spin Tires, zachęcam do subskrybowania mojego kanału i kontynuujmy zabawę. Mam tutaj dwa identyczne właściwie pojazdy, ale różnią się jakimiś tam drobnymi detalami. W poprzednim odcinku sobie dotarłem do nich i one mi się też przydadzą. Ja sobie je sprowadzę do warsztatu albo gdzieś tutaj w okolicę. Dobra. Jedziemy. Tak. Momentos, momentos. Coś tutaj... Światełka nie działają. O, już działają. Szkoda, że nie ma długich, ale tutaj chyba od razu się długie włączają, naprawdę. Jej, moja Tatra 8x8 jest naprawdę sporo głośniejsza od tych pojazdów, ale one też naprawdę dają radę, chociaż mają dość niski, mały prześwit jak na te tereny tutaj, Spin Tires. Okej, lecimy. Dyferencjał, all wheels i nie ma bata, musimy sobie tu poradzić. Jedziemy... Właściwie to mogę zrobić inaczej. Mogę tutaj sobie zostawić Tatrę, a te dwa pojazdy od razu przetransportować do garażu. Albo gdzieś w pobliżu. Może tu mamy taką małą polankę. Niekoniecznie trzeba je do garażu. Może gdzieś tutaj mi się przydadzą później, tak? Natomiast Tatrą bym chciał sobie poodkrywać te tereny gdzieś tutaj. Tu widzę, że jest także skład drewna. Być może tu w okolicy. No muszę wszystko poodkrywać, tak? Więc dzisiaj moim zadaniem jest to, aby podkrywać całą mapę. I być może uda się nie zakopać jakoś strasznie. Boję się. Właściwie, wiecie co, może odkrywanie zrobię sobie nie tą moją Tatrą, bo jak ona się zakopie gdzieś, to będzie katastrofa. Ja niczym ją nie wyciągnę, bo samochód jest mega, mega ciężki. Nie wiem, czy to jest błąd modyfikacji, czy co. Więc ja sobie wezmę po prostu ten samochód, w którym teraz jestem i pojadę w góry gdzieś. Tutaj widzimy obszar raczej niedostępny. Będę musiał w górę rzeki pojechać aż tutaj, gdzie przedostanę się drogą do drewna i odkryję teren gdzieś tu. Więc bym musiał się odrobinę, myślę, cofnąć aż w to miejsce. To nie jest tak naprawdę daleko, to jest 362 metry, ale tak patrzymy na mapce, że to jest spora odległość, ale nie jest to spora odległość. Zobaczcie, jakiej wielkości są ciężarówki na tej mapce, tak? Tutaj mamy moją Tatrę 8x8, tu moja druga ciężarówka, w którą się aktualnie poruszam. I ona ma też bardzo fajny napęd, więc powinienem sobie poradzić na większości terenów. Mamy tutaj chyba też napęd 6x6 i nie mamy tu nic załadowane na pasy, sama konstrukcja, więc naprawdę powinienem sobie pięknie tu poradzić z tymi wszystkimi terenami. Tutaj jest taka mała rzeczka, nie wiem czy... Chociaż nie, jest tu płcizna, myślę, że po niej się spokojnie przedostaniemy. No jak wspomniałem, no to jest ciężarówka, która posiada, no nawet lepiej, bo zobaczcie, będę mógł się od razu przedostać tutaj. Tak, raczej bez problemu się nam uda po tym nabrzeżu, nazwijmy to. Ta ciężarówka będzie troszeczkę tych uszkodzeń łapać ze względu na to, że prześwit jest mniejszy niż w Tatrze, ale Tatra też jest w sumie nisko zawieszona. Ja muszę uważać, zobaczcie, jedno takie zderzenie i już mam 107 uszkodzeń. Tak, więc naprawdę trzeba tu uważać z tą ciężarówką, to nie są żarty. No bo można ją zepsuć. Ewentualnie jeszcze jest moja ciężarówka z jakąś tam naczepą, gdzie można naprawiać sobie po prostu te moje pojazdy. Ojej, jedynki plus nie wrzucimy, ale zwykłą jedynkę jak najbardziej. Troszeczkę za późno zacząłem tutaj walczyć. Może wyłączymy te światła, będziemy widzieć lepiej pojazd dookoła. Zależy mi strasznie na pojeździe z plandeką. Ten teren tutaj, gdzie teraz jadę, jest także bardzo ważny, aby go odkryć, z tego względu, że
No będziemy musieli skądś drewno wziąć. A z tego co widzę, nie jest to wcale jakaś brzydka ani zła droga, więc myślę, że jak najbardziej sobie poradzimy. Woli przypomnienia, jestem teraz na zmodyfikowanej mapie, dlatego robię te odcinki w ramach mojej serii Co jest modne w Spin Tires. I sprawdzamy sobie mapę zmodyfikowaną, która, jak w poprzednich odcinkach się okazało, ma kilka błędów, które troszeczkę utrudniają, może nie tyle utrudniają, co uprzykrzają rozgrywkę, bo w niektórych miejscach troszeczkę twórcy czy moderzy się nie postarali, acz jest to naprawdę bardzo ciekawa mapka, urozmaicenie od tego, co mamy w Spin Tires fabrycznie. Dlatego fajna opcja i warto się modyfikacjami zainteresować, szczególnie takimi jak ta tutaj. Dobrze, dotarłem sobie do tego miejsca. Zobaczmy, gdzie mamy odkrywanie. Odkrywanie jest tu, jest to naprawdę spory obszar. Zrobimy sobie okejkę i pojedziemy sobie tą nitką tutaj. Myślę, że przez jakiś tam obszar się przedostanę. Nie wiem, jak on będzie wyglądał, ale nie ma się co bać. Jedynka. Ops, no, wbijaj się, jedynka. O, nie widać drążka, gdy jest ciemno. Shit. Ale damy radę. Więc ja naprawdę sceptycznie podchodzę do tej mapki, bo może się okazać, że po kilku odcinkach próby przejścia tej mapki nie znajdę pojazdu z nadwoziem, z plandeką do odblokowania garażu. Więc to będzie spory cios, no bo kurczę, starasz się przejść tą mapkę i tak dalej, a tu będzie lipa. Więc albo możliwość jest taka, że na początku już bierzesz pojazd z plandeką, gdzie sugerowane pojazdy do tej mapki w ogóle nie mają plandeki, a więc myślę, że modder, twórca tej mapy powinien się zastanowić i pomyśleć nad tym, jak gracz miałby przejść tą mapkę i naprawdę, tu jest sporo obiektów znaczy zadań do zrobienia. O, tu widzę jakąś dróżkę, wyłączymy blokadę. Ładnie sobie nakręcimy. Ojej, za szybko. Musimy jedynką. Przyrżnę w drzewo, powoli, powoli. Blokada dyferencjału wyłączona, więc promień skrętu się zmniejszył. Teraz włączamy blokadę, żeby podjechać ładnie. Bardzo podoba mi się ta droga. Strasznie lubię właśnie takie tereny w Spin Tires, gdzie jest dość ciasno. W ogóle lubię, jak jest ciasno. Taki żarcik. I gdzie musimy przemierzać drogę między drzewami. Jest ona taka zróżnicowana, ciekawa, jak tu. Dobra, zobaczmy, co nam się odkryło. Niestety nie ma tu, z tego co widzę, żadnego pojazdu, ale można zauważyć, że jeśli pojadę sobie tą nitką tutaj, to dotrę do kolejnego ukrywania. A także tutaj jest ukrywanie, które odkryje mi tę część tutaj. Więc teraz pojadę sobie tu. Być może jakimś pojazdem w tym miejscu pojadę sobie w to miejsce. Może nawet moją Tatrą. Nie ma problemu raczej z tym. Dlaczego czuję, że mój ukryty pojazd jest gdzieś tutaj, po drugiej stronie rzeki wielkiej? To jest też bardzo ciekawe miejsce. Takie tutaj zategowane, okrąglone. Nie wiem, co tam ma niby być. Ale jedziemy sobie teraz w to miejsce. Myk. I tu jest w ogóle jakaś drewutnia. Tu mamy jakieś morskie oko. Nie wiem. Zobaczymy sobie później. Znaczy, nie będę tam pewnie jeździł. I ogólnie, jak już wspominałem w poprzednich odcinkach, chciałbym sobie zrobić chociaż jedno dostarczenie drzewa do jakiegoś tam celu. Nie? No bo fajnie się gra w Spin Tires, jak się dostarcza drzewo. Wiecie, robić te wszystkie dostawy z kimś. Natomiast niestety, ale modyfikacje map nie są dostępne dla multiplayera, a więc ja muszę tutaj sobie testować je sam. Ale myślę, że też będzie ciekawie. No i zaczynają się schody. Tu mamy płyciznę. Na szczęście tak się składa, że w nocy chyba lepiej widać przez wodę niż w dzień. Niemniej i tak trzeba uważać. Spróbuję pokonać to na jedynce plus. Włączony dyferencjał, napęd na 4 koła. I zerknijmy na mapkę. Po drodze będę miał chyba odkrywanie. Tak, na wprost.
Więc super. Jedziemy. Dobra, myślę, że tu mogę wyłączyć automat. Jest w miarę taka droga przyjazna, wręcz autostrada. I myślę, że to będzie główna droga, po której będziemy się poruszać, aby dostarczać drewno, jeśli odkryję ciężarówkę z Plandek. O, proszę. I tu coś mamy. Tu coś mamy i to jest coś podtopione. Ja muszę po to jechać, bo... Ojej, i tu jest coś następnego. I to jest po drodze, kurczę. No to co zrobić najpierw? Tak się zastanawiam. Nie, ja myślę, że ta ciężarówka tutaj jest w czarnej dupie, a więc może być to coś, co twórcy mapy uznali, abyśmy odblokowali, aby dostać się do warsztatu. Więc jedziemy. Uszkodzenia na poziomie 107 punktów od tego uderzenia gdzieś tam na początku, jak zacząłem jeździć tym pojazdem. Co my tu mamy? To jest pojazd, który ja już mam. Zdaje się. To jest C4320. 4320, a to ciekawe. A tu mam C6520. Ja się tak zastanawiam. Zaraz sobie wejdziemy do tego pojazdu. Wow! Repair with add-ons or rescue to the garage. Zajebiście, czyli to jest pojazd, o który nam chodziło. Ale mamy problem. Uszkodzenia są na poziomie 600 punktów, a więc pojazdu nie uruchomimy, ani go też nie zatankujemy. Ale to jest pojazd, który pozwoli odblokować warsztat. I żeby naprawić ten pojazd z kolei, muszę wziąć pojazd z mojego placu na garażu, który posiada punkty naprawcze chyba jeszcze, oby. Moment, to jest sobie... Moment. Change i ten. To jest... more garage points required to access the garage. Tak, ale tu mamy punkty naprawcze. Nie jest to samochód zdolny pokonać każdą drogę. Ale... Dobra, uruchomimy sobie silnik ładnie. Muszę dotrzeć do tamtego pojazdu, do tamtego wozu, który posiada punkty do odblokowania garażu. To jest mój cel. No i jeszcze po drodze jest kolejny pojazd, który trzeba koniecznie odblokować, bo on jest na drodze. Strasznie w ogóle dużo pojazdów mamy tutaj na tej mapce jak do tej pory, a jeszcze nie wszystko jest odkryte. Dlatego bardzo jestem ciekawy, co będzie później. Włączymy sobie napęd na 4 koła w tym wypadku. I jedziemy odblokować ciężarówkę. Bardzo fajnie, cieszę się i mam nadzieję, że przy jej pomocy odblokujemy sobie warsztat i będziemy mogli już działać powoli z drzewem. A co? Miałem taki plan właśnie, żeby odblokować wszystkie te tereny, no ale skoro już odblokowaliśmy sobie to, to muszę sprawdzić koniecznie, jak będzie z tą ciężarówką, czy da się ją naprawić i przetransportować tutaj do warsztatu, gdzie z kolei załaduję Tatrę odpowiednim nadwoziem do transportu drzewa. Trzeba uważać, tą ciężarówką nie jedzie się aż tak switaśnie. Mamy tu zawsze włączoną blokadę dyferencjału i troszeczkę ciężko się skręca, zupełnie jakbym wywalił stabilizatory z samochodu osobowego, tak buja troszeczkę. Tutaj spin tires w tych starszych autach jest zrobione tak, że kierownica jakby nie wraca na swoje pierwotne położenie, a więc aby odbić w jedną stronę, musisz po prostu skręcić, tak? Koło ci samo nie odbije. Dlatego czasami jak się przestawiam z tego pomarańczowego samochodu, gdzie właśnie te koła się odbijają, do na przykład takiego starego rzęcha, no to muszę chwilę nim pojeździć, aby się przyzwyczaić, kontrolować po prostu skręt i inne rzeczy związane z jazdą. No, więc tak to wygląda. Ale spokojnie, spokojnie damy radę. Jedę sobie drogą. Gdzie ja tu dojadę? Właśnie, bo ja wtedy skręciłem jakoś tu w las. A shit. Patrzcie, jak to jest skrzętnie zrobione. Ha, 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 ha. Jest takie hop-siu.
No tu nie ma sensu jechać, znacznie krótsza droga będzie sobie tu. O, i jeszcze lepsza sprawa. Pojadę sobie tą ciężarówką w to miejsce, gdzie odkryję sobie teren i odkryję tą ciężarówkę, wrócę nią tu. Ojej, może inaczej. O, ustawimy sobie tak trasę. Wrócę nią w to miejsce, aby odblokować, raczej uratować ciężarówkę. Myk. Tak? Mam trochę tu damage'a. Zobaczmy, czy ja mam jeszcze jakieś punkty naprawcze w niej. Musiałem wszystko naprawić na przeznaczenie. O, fucking shit. Niepotrzebnie nią jadę. Shit. Dobra. Skręcaj tu na bok, nie jesteś nam potrzebna. Patrzcie, a ja myślałem, no zapomniałem, kurde, że w poprzednim odcinku użyłem wszystkie te punkty naprawcze. Cholera. No dobra, w takim razie możemy spróbować innej rzeczy. Możemy jeszcze podczepić tę ciężarówkę tutaj i spróbować ją przeciągnąć dosłownie do warsztatu. Być może się to uda, być może nie. Myślę, że tutaj lepsza by była Tatra z napędem na 8 kół. Ale może ta ciężarówka również sobie da radę. Nie wiem, nie wiem, ciężko powiedzieć. Tutaj mamy troszeczkę pod górę. Do warsztatu właściwie powinno być nawet troszeczkę z górki, ale zobaczymy. Najpierw spróbujmy ruszyć to z miejsca, dziadostwo. Nie możemy włączyć akceleracji, więc możemy tylko ciągnąć tą ciężarówkę. Jeszcze, kurczę, przydałoby się zmienić. Na chwilę zmienimy jeszcze na ciężarówkę tą. I tutaj mamy hamulec zaciągnięty. Wyłączymy hamulec. Cholera. Mam nadzieję, że się odłączy ten hamulec cholerny. Dobra. Bo on się włącza w momencie, kiedy przechodzę na zaawansowane funkcje. Pull. No dobra. Myk. No i zobaczmy, co się stanie. Czy się uda? Wygląda to tak, jakby ciężarówka była. Moment, jeszcze weźmiemy sobie. Okej. Out of fuel. No właśnie, co się dzieje? Kurde, czy ja się zakopałem? Ona nie chce wystartować, bo nie ma paliwa, ale chodzi o to, aby ten ręczny nie był zaciągnięty. Kuźwa, ja się zakopałem. Ale jaja. Ja miałem wrażenie, że ten gościu się tam żegnał. Nie, dobra, inaczej. Mamy jeszcze wyciągarkę, to nie jest koniec zadania. Jeszcze można coś tutaj uratować. Damy sobie jakoś radę chyba, ale dziwne, kurde, naprawdę. Moment, wezmę sobie myk i teraz się podciągamy. Ale dziwne, kurde, w takim miejscu. Dobra, czy sięgnie jeszcze? Powinna sięgnąć. Dobra, myk. O, fajnie. No to super. Spróbujmy. Wyłączymy sobie myk. Kurczę. No dobra, zobaczmy. Choroba. Ależ ona się łatwo zakopuje, skubana. Moment. No, nie mogę. Tylko pull. Ciągnięcie. No kurde, czemu tamto dziadostwo ma zaciągnięty ręczny cały czas? Fuck. Advance. No i tutaj mamy punkty, tylko. Repair. A, bez kitu. Ja mogłem to naprawić już tamtą ciężarówką. Ale naprawiłem Tatrę, pamiętam. Mogłem, znaczy naprawić, mogłem wyzwolić garaż jakby. Co ja teraz zrobię? Nie wiem, może nie przejdę. Dobra, change. Zobaczmy. Ja próbuję tym wyjechać dziadostwem. Ależ było to cholerne. Ja dziękuję. Próbuję pokręcić kołami, może to coś da. Bez wyciągania linki. Tak, skręcanie kołami na lewo i na prawo daje pozytywny efekt, małe obroty.
I tak, jakoś udaje się stąd wyjechać, bo to jest tu naprawdę zdradliwe. Niby ciężarówka tamta nie tkwi jakoś strasznie, ale jednak jak próbujemy ją uratować, no to jest lipa. Dobra, najpierw wyjedziemy sobie pięknie na jedynce, bo to jest naprawdę konkretne. Nie wygląda, w ogóle nie wygląda, ale jest. I odkryjemy sobie tamtą ciężarówkę, która jest dalej. Mam nadzieję, że będzie to ciężarówka z odblokowania warsztatu albo jakaś ciekawa, która będzie mu. Kurde, chociaż jeśli stoi tak na środku drogi, to coś czuję, że nie będzie w niej nic ciekawego, będzie trzeba ją naprawić albo coś. Ciężka sprawa. Najlepiej by było w ogóle to nadwozie z plandeką przenieść z jednego pojazdu do drugiego. Wtedy bym nie musiał holować tego jednego wielkiego giganta, tak? Muszę tutaj wbić Tatrą. Być może ten pojazd nie mógł uciągnąć tamtego gnoja ze względu na wagę. No bo nie oszukujmy się. Tutaj mamy samą ramę, a jak pamiętamy, no w sumie Tatra jest też sama rama. A co my tu mamy? No tu mamy już znacznie większego wojownika, ale coś czuję, że jemu też coś doskwiera. Więc zobaczmy. Ja, tutaj nie mamy. Tutaj nie mamy z kolei tego samego co i tam. Więc ona musi sobie tutaj tak stać. Ale wiecie co, ja chcę coś sprawdzić. Sprawdźmy, czy będę mógł ją uciągnąć. Bo to jest ten sam typ ciężarówki, która ma plandekę i która jest zniszczona. No to dobra, zobaczmy w ten sposób, co się stanie. No i dobra, idzie ją uciągnąć, więc sprawa polega na tym, że aby wyciągnąć tamtą wielką ciężarówkę z błota, musiałbym przyjechać tam Tatrą. To nie jest dobra wiadomość. Chociaż nie do końca, Tatra sobie poradzi z tym, aby tam dojechać. Tutaj po drodze mamy ukrywanie, więc. No i tu jeszcze mamy ukrywanie, więc tu sobie zjadę kawałek. Przy okazji będę wiedział, co robić dalej. Podejmę jakieś działania, nie wiem, zrobię sobie jakiś plan i już będę wiedział, co robić dalej. Ale no, jeśli chodzi o samą konstrukcję, to ta pomarańczowa ciężarówka radzi sobie z ciągnięciem tamtej z tyłu, więc nie jest to jak na razie duży problem. Chociaż widzicie, że tutaj droga jest znacznie lepsza niż tamta, z którą miałem do czynienia. Ale myślę, że Tatra poradzi sobie z wyciągnięciem tamtej naprawczej ciężarówki, co jest istotne. Muszę bardziej się lewej strony chyba trzymać, bo tu trochę wody jest, a wody nie lubimy. No i myk. Co my tu mamy? Nie mamy tu nic ciekawego oprócz nic ciekawego. Nic ciekawego tu nie mamy. Zobaczcie, że ta główna rzeka. Właściwie jest tu jeden most, gdzie możemy przejechać przez tą rzekę. To jest bardzo fajne. Strasznie mi się spodobała ta mapka, bo jest skomplikowana. A jednocześnie twórcy jej dają nam do przejścia bardzo ciekawe co? Bardzo ciekawy tryb. Musimy sobie sami rozplanować to, jak zamierzamy przejść tą mapkę, i być może oni brali nawet pod uwagę fakt, że nie przejdziemy tego za pierwszym razem. Ze względu na to, że trzeba będzie odkryć wszystkie pojazdy i sobie tak rozplanować wszystkie działania, aby odpowiednio nimi manewrować, tak? Czy to odblokować od razu warsztat, czy naprawić kolejny pojazd? No, bez wątpienia najważniejszy jest warsztat, aby móc kontynuować wykonanie misji. No, jeśli nie będę miał warsztatu, to nie zrobię absolutnie nic. Zastanawiam się, do czego jest ciężarówka, która stała tam. Być może to była taka ciężarówka do przeszkadzania, albo żebyśmy się właśnie zastanawiali, do czego ona do cholery ma być. A być może nie jest do niczego i właśnie tylko przeszkadzała, aby no, mieć problem z przejazdem przez dość szeroką drogę. Dobra, muszę ją tutaj porzucić. Niech ona sobie tu będzie. Muszę zjechać tu na prawo, aby odblokować dalej teren. Więc ruszamy. Okej. I tutaj będzie gdzieś ukrywanie. Jeszcze sobie zerknę. Tak, to będzie gdzieś tutaj.
Mam nadzieję, że nie będzie specjalnych problemów, aby przedostać się w miejsce ukrywania, wyłączać dyferencjał, aby lepiej skręcać. Tak. Oh fucking shit. Nie widzę tego. Znaczy, to bajerko nie wygląda szkodliwie, ale czuję, że jeśli się na nim zatrzymam, to się zakopię na amen. A więc, zróbmy jedną rzecz. Rozpędzimy się, włączymy jedynkę plus. Szybko przez nie mykniemy. Nie mogę się na nim zatrzymać, absolutnie. Mogę sobie wjechać tu, na te gałęzie. Tu na pewno będę bardziej bezpieczny niż tam, gdzie byłem przed chwilą. Zerknę na mapkę, zobaczymy, gdzie to prowadzi. Ojej. To jest jakiś pseudoskrót. Dobra, wracamy do Tatry. Mamy tutaj dużo paliwa. Samochód nie jest jakoś specjalnie mocno uszkodzony. No i do tyłu. Kurde, znowu muszę sobie ściszyć. Ta ciężarówka jest mega głośna. Fuck. No, te kamienie nie są przyjazne nawet dla Tatry, dla takiego monstera. No, pamiętacie z poprzedniego odcinka, miałem problemy, gdy wjechałem na jeden kamień. Po prostu dostał się on pod spód Tatry i nie dało się wyjechać. Okej. No i dalej, 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 dalej. Dobra, coś z tego będzie chyba. Mniejsze obroty, blokady dyferencjału i ruszamy. Dobra, i teraz plan. Jedziemy sobie wyciągnąć ten pojazd, to jest bardzo ważne. I najszybciej będzie chyba wrócić się tą drogą tu. Tu mamy też jakiś przejazd, a więc myślę, że pojedziemy sobie tak, 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 tak. Prosto tutaj. To będzie chyba najlepsza droga, najszybsza, ale czy najbezpieczniejsza, tego nie wiem, to się zaraz okaże. Myślę, że w przypadku Tatry nie musimy się zastanawiać, czy będzie to bezpieczna, czy trudna droga. Dla tego samochodu większość dróg to są drogi proste. Nawet taka tajga jak tutaj, z którą mamy do czynienia. Myślę, że sobie poradzimy. Dobra, już są problemy. Muszę powoli, powoli. Tam się przodem troszeczkę zahaczam. No to jest, jak mówiłem, wada Tatry, jeśli chodzi o te tereny. Niby na nasz rozum. Kolesia, który codziennie jeździ samochodem. O właśnie, też wam zaraz coś opowiem. Na mentalność człowieka, który codziennie jeździ sobie osobówką, jest to samochód o prześwicie metrowym albo dwumetrowym. Nie no, oczywiście tak nie jest, ale takie mamy wrażenie. Przynajmniej ja takie mam. Natomiast w świecie spin tires nie jest to taki duży prześwit i często może nie wystarczyć, aby ukończyć działania na takim terenie jak tutaj, z którym mamy do czynienia. I no, może się zdarzyć, że w niektórych miejscach będziemy łapać sporo uszkodzeń, tak? Natomiast ja widziałem ostatnio, jechałem sobie samochodem. I jechał jakiś konwój, chyba wojskowy. Jechały dwie ciężarówki ośmiokołowe i były bardzo podobne do jednego rosyjskiego pojazdu. Szkoda, że ja nie spojrzałem na internecie, jaki to był model, ale co ciekawe, ogromne pojazdy. Jedno koło to było wielkości mojego Volvo V50, naprawdę. I jadąc koło tego, to tak buczało. Mój samochód jest dobrze wygłuszony, ale jak te opony buczały, a to były opony takie jak może tutaj, może trochę inny bieżnik, ale tak buczały przy prędkości 80 km na godzinę. Te samochody, te pojazdy, które palą ogromne ilości paliwa na 100 km, jechały 80 km na godzinę, dwa, jeden za drugim, w konwoju jakimś tam. I to robiło niesamowite wrażenie, i opony, w ogóle całe te pojazdy były strasznie głośne. Dobrze, jesteśmy sobie przy
przy tym pojeździe. Zobaczmy, czy uda się wyciągnąć go stąd. Tutaj nawet Tatra ma problemy, aby wyjechać, więc ja się nie dziwię, że tamtym pojazdem było ciężko. Tak? Zastanawiam się, czy nie lepiej by było wrócić tą samą drogą z tym pojazdem, niż pchać się tu dookoła. Z jednej strony myślę, że to by było lepsze rozwiązanie, no to dlatego, że okazuje się, że tam mamy nawet lepszą drogę niż tutaj. Mimo, że tutaj jest droga pokazana na mapie, że to jest droga. Ale ja tak za bardzo tej grze nie ufam i zobaczcie, co się dzieje. Tutaj nawet Tatra się zakupuje. Więc co robimy? Robimy małe obroty, bardzo małe. Nawet wrzucę sobie specjalnie jedynkę. I tylko w ten sposób my się stąd wydostaniemy. Wyprostuję koła. Troszeczkę zwiększymy, nic nie daje. To wsteczny. No tutaj na szczęście są dookoła drzewa, a więc nie będzie problemu, żeby się stąd wydostać, tylko chcę to zrobić trochę szybciej i nie bawiąc się wyciągarką. Tatra powinna sobie z tym poradzić, chociaż nie wiadomo, no kurde. Dobra. Coś sobie tam radzi. Ogólnie najlepszym sposobem na wydostanie się z błota jest prostowanie kół, jeśli chcemy pojechać do przodu. Ale czasami zdarza się w Spin Tires tak, i w rzeczywistym świecie chyba też, nie wiem. Nie jeździłem takim monsterem. Ale czasami zdarza się tak, że lepiej właśnie tymi kołami operować na bok, żeby troszeczkę zebrać tego z błota pod koła z boku, powiedzmy, tak? Z tych kolei, które sobie zrobiliśmy gdzieś tam pod wodą. A więc ja czasami stosuję taką metodę, próbując się wydostać, ale no, różnie to bywa. Dobra, robimy tak. I... Myk, udało się ładnie wydostać. Cofamy. Musimy nakręcić. Myślę, że lepiej by było na początek wydostać w ogóle ten pojazd, nawet tyłem. Z tego co widziałem, automatycznie puszcza się ręczny, gdy włączamy sobie tryb linki na przyspieszanie. A więc z tym nie powinno być problemu. Dobra. Linka, ręczny. Myk, myk. O, i ledwo co w zasięgu. Mamy przyspieszanie, wyłączamy tryb zaawansowany. I próbujemy. Aha, brake, ok. Kurde, muszę troszeczkę wolniej. Oh shit. A, blokada, dobra. O, proszę, ojej, ojej. Dobra. No i coś się dzieje, zobaczcie, jakiej siły musiałem tutaj użyć do wyciągnięcia tego pojazdu. To naprawdę nie są przelewki. I zrobimy tak. Tutaj mamy drogę, gdzie ustawimy sobie ten pojazd jakoś inaczej. Wtedy ja zajadę. No, myślę, że to będzie najlepszy sposób, aby wyciągnąć ten pojazd, odwrócić ten pojazd w ogóle. Myślę, że mam nadzieję, że jedna ciężarówka taka z tym nadwoziem naprawczym pozwoli odblokować warsztat. Mam taką naprawdę nadzieję. Ale jak będzie, to nie wiem. Dobra, spróbujemy może. Wow, mamy tu widok z kokpitu. Niesamowite. Nawet nigdy tego nie patrzyłem. Ale tak słabo to wygląda. Nie? Zdecydowanie wolę oglądać całą ciężarówkę z zewnątrz, bo wygląda bardziej okazale. Dobra, myk. Jedynka plus. O i proszę bardzo, jak pięknie. I zjedziemy sobie teraz na lewo, aby odwrócić ten nasz, można powiedzieć, ładunek. Idzie bardzo dobrze. Jednak pomysł z tym, aby złapać ciężarówkę tyłem, jest sporo lepszy niż to, co ja tam myślałem na początku, żeby jechać niby tą drogą. Zrobimy większy łuk. Dobra. Świetnie, o to mi właśnie chodziło. O, trochę muszę cofnąć. O, w dół, ekstra. Okej, i... Gaz, 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 gaz. Jak tam z tyłu mamy? Z tyłu jest chyba ok, oby się tylko nie wypieprzyła.
Nie, jest w porządku, super. No i teraz widzicie, ładnie sobie naprostowaliśmy. Lucek zwycięzca. Cofamy. Zaraz sobie nawrócimy pięknie. Oj, 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 oj. Muszę uważać. Dobra, wyłączamy blokadę dyferencjału. Włączę sobie automat, żeby szybciej manewrować. Okej. Tył, 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 tył. No i dobra, udało się. Blokada, ręczny, zaawansowane, linka, przyspieszenie, gaz. Dobra, wygląda to ok. Widzicie, że koła się automatycznie skręciły, zupełnie jakbyśmy mieli jakiegoś tam pomocnika w środku, więc jedyne co nam zostało to myślę, że troszeczkę będzie lepiej, jeśli przyciągnę linkę, ręczny zaciągnę. Nie da rady, może inaczej. Weźmy sobie. Przyciągniemy ją odrobinę. Nie, no bo chcę, żeby tamten pojazd był bliżej. W miejscu, gdzie będziemy musieli trochę manewrować, warto, aby no, te pojazdy znajdowały się bliżej siebie. Ok, wystarczy. Dobra, wyłączamy zaawansowane. Grzejemy. Blokadę wyłączamy. Żeby łatwiej było skręcić. Zobaczę jeszcze na mapkę, czy dobrze jadę. Jadę bardzo dobrze. No i grzejemy. Mam sobie automat. Blokady nie ma co włączać. Zobaczmy na tył. Ach, już myślałem, że przywalę w barierkę tamtym z tyłu pojazdem. Ta Tatra, kurde, jest niezwyciężona. Ona praktycznie jedzie tak samo z tym pojazdem, jakby jechała sama. Jest niesamowite. Ale myślę, że ta modyfikacja jest troszeczkę zbufowana i dlatego jest taka mocna. Ten pojazd jest zdecydowanie za ciężki moim zdaniem. Chociaż no rzeczywiście jest wielki, masywny, tak? Ale z drugiej strony dobrze, że go wziąłem do tej misji, no bo w żadnym innym wypadku raczej nie dałbym rady wyciągnąć tego gnoja tam z tych bagien z tyłu. Więc to był dobry manewr. I też nie wiem, czy tyle punktów wystarczy mi, aby odblokować warsztat. Zaraz się przekonamy. Blokada wyłączona. Tam musimy sobie zjechać. Być może byłby tu jakiś skrót, musiałbym wyskoczyć, bo tam jest siatka, przez nią nie przejedziemy. Niestety w Spin Tires siatka jest niezniszczalna. Dobra, myślę, że na automacie dojedziemy szybciej. Się zaraz 18 biegów włączy. No i właśnie, tu mamy też nadwozie naprawcze. Ale ja zużyłem je do naprawy Tatry w którymś tam momencie, z tego co kojarzę. A to jednak trzeba bardziej skrupulatnie wykorzystywać. Ojej, driftuje trochę. Jak ten z tyłu sobie ra... Ojej! Ojej, 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 ojej! O, nie mogę tak szybko. Widzieliście to? O kurde, mało brakowało. Okej, moi drodzy, na dzisiaj to by było tyle, jeśli chodzi o Spin Tires. Serdecznie zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, jeśli chcecie zobaczyć i nie przegapić następnych odcinków tutaj. Zapraszam Was na kolejny odcinek, trzymajcie się na razie, papa. Mam je chyba odsunięte do tyłu albo coś. A z tyłu jest jeszcze bardzo dużo miejsca na pasażerów. Gdzie to są biegi? Jestem sobie teraz w Volkswagen Group Forum i tutaj mam, o, jest nawet Huracan. Jest Audi R8, chyba V10, tak, jest sobie Audi R8, V10.